Kefalonia nie należy do najchętniej odwiedzanych greckich wysepek, jednak paradoksalnie właśnie to jest najważniejszy powód, żeby się tą wyspą zainteresować. Możecie spędzić tam cały urlop, możecie, tak jak zrobiliśmy to my, połączyć Kefalonię z sąsiednimi wyspami, na przykład Zakynthos czy Lefkadą. Naszą relację podzieliłam na dwa filmiki. Dzisiaj zobaczycie najpiękniejsze plaże na tej wyspie, a kolejny odcinek to najważniejsze atrakcje. Zapraszamy na Kefalonię. A sponsorami tego odcinka jesteście Wy, czyli wszyscy, którzy biorą udział w naszych wycieczkach fakultatywnych na zachodzie Krety. Rezerwujcie na tarkawdrodze.pl. A my zaczynamy z naszym subiektywnym rankingiem ulubionych plaż na Kefalonii. Plaża znajduje się w południowej części półwyspu Paliki, z łagodnym zejściem do morza, jak i łatwym dojazdem, zarówno komunikacją publiczną, jak i samochodem. Przywędrowaliśmy na plażę Megas Lakos. Piękna, długa, o rdzawym, a przy zachodzie słońca o czerwonym odcieniu. I podobnie jak na Zakynthos, również tutaj żółwie składają jaja. Zauważyliśmy przynajmniej 20 gniazd, także lada moment małe żółwiki przyjdą na świat. Miejsca, gdzie żółwie składają jaja, oznaczone są taką taśmą, więc bądźcie ostrożni. Tutaj plaże nie są zamknięte, oczywiście trzeba wykazać się ogromną ostrożnością i absolutnie nie przeszkadzać małym żółwikom, ale ze względu na to, że żółwiki wykluwają się nocą lub nad samym ranem, nie wiem, czy będziemy mieli ochotę wstawać tak wcześnie. Ale gdyby to było Wasze marzenie, możecie zjawić się o wschodzie słońca, żeby wypatrywać tutaj żółwi. Również na półwyspie Paliki, ale już z bardzo trudnym dojazdem drogą szutrową i ciężkim zejściem na samą plażę, także zabierzcie dobre buty. W drodze na plażę warto zatrzymać się w majestatycznie położonym klasztorze Kipureon z XVII wieku. Kiedyś tętniący życiem, dzisiaj żyje tutaj tylko jeden mnich, natomiast widok z tego klasztoru jest naprawdę imponujący. A za jednym z tych klichów schowana jest nasza plaża, czyli nasz dzisiejszy cel. Niełatwo tam dotrzeć, gdyż parę kilometrów za klasztorem rozpoczyna się droga szutrowa, a następnie czeka na Was około 400 schodów prowadzących w dół. Tłumów na tej plaży na pewno nie będzie, ale przygotujcie się w odpowiedni sposób, czyli wałówka i woda na cały dzień, sprzęt do snorklowania i również parasole, które dadzą Wam odrobinę cienia. Woda ma tutaj diabelsko-turkusowy kolor, plaża jest długa i szeroka, ale uważajcie na silne prądy. Również półwysep Paliki, plaża Ksi, to przedłużenie plaży Megas Lakos, fantastyczne klify, a przede wszystkim spa. Jesteśmy tym razem na plaży Ksi i glina tutejsza ma podobno niesamowite właściwości. Nie trudno te pokłady gliny na dnie morskim zlokalizować, a w pewnym wieku człowiek chwyta się wszystkiego, nawet glinki. Spodziewamy się, że efekt będzie oszałamiający. Nie wiem, czy poznacie nas w następnych odcinkach, także Tarka w drodze, Dead Greek Guide. Możemy odrobinę się zmienić. Natomiast plaża jest długa, piękna, dobrze zagospodarowana. Są i plażaki, i tawerny, i oczywiście glina, która prawdę mówiąc sprawiła nam ogromną frajdę. Świetnie zagospodarowana plaża piaszczysto-żwirowa, a dojazd do tej plaży dostarczy Wam bardzo dużo niezwykłych wrażeń, szczególnie wzrokowych. Zupełnie niespotykana plaża, przynajmniej w Grecji, że w takim otoczeniu przyrody, pomiędzy wzniesieniami pokrytymi soczystą zielenią, nieziemskim błękitem morza, znajdziecie tak szeroką, wręcz karaibską plażę z białym piaskiem, a raczej z białymi kamyczkami i piaskiem. I to połączenie kolorów sprawia, że plaża Antisemos wędruje na podium. Na plaży znajdziecie darmowe leżaki, oczywiście teoretycznie darmowe, bo wypada coś kupić w barze, ale napić się czy mytosa, czy mojito na takiej plaży to sama przyjemność.
powiem Wam, że nie trudno być uśmiechniętym w Grecji. Kiedy ma się tyle słońca, tyle pięknych widoków dookoła, uśmiech sam pojawia się na twarzy. Dlatego właśnie kochamy Grecję. Chyba najbardziej znana ze wszystkich plaż Kefalonii, ale jednak dla nas nie jest numerem jeden. A w dole widzicie wizytówkę całej Kefalonii, czyli plażę Myrtos, jedną z ładniejszych plaż Europy. Jest na pocztówkach, folderach całej Grecji. Bardzo charakterystyczne położenie tej plaży, czyli pomiędzy dwoma górami, 800 metrów długa, no i cudowne, niesamowite kolory morza. Właśnie tutaj kręcono film Kapitan Corelli z Nicolasem Cage'em. Myślę, że film ten widzieli wszyscy, którzy kochają Grecję, jej niepowtarzalne uroki i widoki. A jak nie widzieliście, to już najwyższy czas, żeby ten błąd naprawić. My natomiast musimy wskoczyć do wody. Zjazd na plażę Myrtos prowadzi częściowo drogą szutrową, ale nie jest jakoś bardzo niebezpieczny czy problematyczny. Droga jest kręta i dosyć stroma, ale nawet małe samochodziki dawały radę. Jak będziecie wchodzić do wody, po lewej stronie, na samym końcu plaży, znajdziecie też dosyć fajną jaskinię. No więc plaża Myrtos przepiękna, bezsprzecznie, ale pamiętajcie też, że nie ma tutaj samego piasku. Jest piasek pomieszany z takimi małymi kamieniami. Woda bardzo nas zaskoczyła. Zimna! Oczywiście musiałam włożyć moją piankę. Widok z góry naprawdę niepowtarzalny i dosyć mało infrastruktury, tylko jedna mała kantynka, gdzie sprzedają coś do picia, kawę i jakieś małe przekąski. Dzikie, bezludne, cudeńko. Dojazd tam nie jest łatwy, ale chyba właśnie to stanowi jej największy atut. Chyba nie spodziewaliście się, że numerem jeden będzie dla nas inna plaża niż Myrtos. Ale jednak, Fteri to jedna z ładniejszych plaż, na jakiej byliśmy w Europie. Dlaczego jest taka pusta? Gdyż dojazd tam nie jest najłatwiejszy. Możecie dopłynąć stateczkiem z pobliskich miejscowości albo wybrać szlak pieszy. Pewnie domyślacie się, co wybraliśmy. Znalezienie szlaku na plaży Fteri nie jest trudne, wbrew temu, co czytaliśmy na TripAdvisorze, ale link do strawy z tej przechadzki na plaży Fteri znajdziecie w załączniku. Szlak prowadzi Was wzdłuż zielonych i czerwonych kropek. Widzicie ten paseczek w oddali? To właśnie nasza plaża. Zejście na plażę zabrało nam w jedną stronę mniej więcej 40 minut i wyszło nam mniej więcej 1,5 kilometra z dosyć sporym wzniesieniem, ale warta ta plaża jest każdej kropli wylanego potu, bo jest przepiękna. Zasubskrybujcie kanał, gdyż niedługo ukaże się kolejny filmik z największymi atrakcjami, które widzieliśmy na Kefalonii. Gdy będziecie na Krecie, zapraszam na nasze wycieczki fakultatywne i w drogę!